Najpierw do Sandomierza jeździmy, bo tam się wywodzi właściwie rodzina, mieszkali dziadkowie i tam najczęściej jeździliśmy do Sandomierza. Ale w Ostrowcu tutaj miał firmę dziadek, męża. Jan Leon Kołecki. I w czasie wojny przyjechał tutaj ojciec mojego męża, który skończył Uniwersytet Jagielloński polonistykę, ale nie miał pracy i zajął się fotografią i tak mu zostało. Prowadzi tam Ostrowiecką. I to filię Ostrowiecką. Przepraszam, ale ja wrócę jeszcze do Ostrowca, bo ojciec, dziadek mój, Jan Leon Kołecki w Ostrowcu Świętokrzyskim był od 1910 i później zostawił tą firmę, a on miał zwyczaj, że zakładał firmy, miał w Opatowie, w Wierzbniku, w Leżajsku. W Staszowie. I dalej ktoś tą firmę prowadził, ale jako Kołecki. Nie? I wrócił do rodzinnego Sandomierza, no i tam się urodził tam Jędrek, bo mój ojciec urodził się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tak? A, czyli korzenie rodziny. Tak, ojciec, bo dziadek pochodził, właściwie Jan Leon się urodził w Radomiu. Tak. Ale że się ożenił z dziewczyną, która pochodziła tam z Pawłów, Zapniów pod Opatowem, no to zamieszkali w Sandomierzu. I właściwie tam potem dziadkowie to cały czas mieszkali w Sandomierzu i tam miał też firmę swoją. Nie? A ojciec urodził się, jak mówiłem. To jest ojciec i jego brat Kazik. Ojciec Jędrka Kołeckiego. A w którym miejscu znajdował się ostrowiecki zakład pana Kołeckiego? Przy wjeździe od strony Sandomierza, tam po lewej stronie huta, po prawej stronie obecnie jest taki wiadukt i na początku tego wiaduktu jest ulica na dole, ta stara, i to była aleja 3 maja 49, jak, o ile ja pamiętam, ten adres, tak? Tam się znajdował. Budynek niestety nie ocalał do dzisiejszych czasów. No, budynku nie ma. Co prawda myśmy dzisiaj oglądali, ale to był raczej sąsiedni budynek, tak? Taki odnowiony, ładny. Taki właśnie się pytałem, czy w archiwach miasta oni mają zwyczaj fotografować te obiekty przed rozebraniem, bo jeżeli byłoby tak, no to jakieś ślady, to znaczy byłby ten budynek, zdjęcia tego budynku. A jakieś pamiątki z tych ostrowieckich czasów ocalały? No, dużo zdjęć mamy. Dużo zdjęć z winietą, gdzie był Ostrowiec Świętokrzyski. Niepogoda nie robi różnicy w zdjęciach, bo była altana fotograficzna. I wszyscy się dziwią, co to znaczy, niepogoda nie robi różnicy w zdjęciach. Ja właśnie tłumaczę, że to była fotografia altanowa. No właśnie, to niech pani wytłumaczy, na czym polegała fotografia altanowa, bo trudno to sobie wyobrazić. Fotografia altanowa polegała na tym, że kiedyś się fotografowano tylko na zewnątrz, bo nie było jak gdyby sprzętu takiego odpowiedniego fotograficznego, bo lampy były tylko spaleniowe. Ale później, jak była fotografia altanowa, czyli były szyby, dach oszklony i za pomocą rolet sterowano tym światłem dziennym. I dlatego niepogoda nie robiła różnicy w zdjęciach, bo można było wewnątrz, przy świetle dziennym, zrobić bardzo ładne zdjęcia. Jeszcze wtedy, jak dziadek miał tą fotografię altanową, była moda też na inscenizację. Takie, że przebierano ludzi w jakieś chłopskie stroje, i tam dodawano różne elementy, co też teraz jest modne takie, jak było kiedyś. I były też, to w latach 70. weszła fotografia, gdzie były tła malowane
i myśmy na podstawie fotografii starych robili sobie też takie tła malowane, jak miał dziadek, nie? Kurtyna taka, taka, bo takie w studio się robiło, zdjęcia były modne, nie? Taka. Czy ta ostrowiecka altana wyglądała tak samo jak sandomierska, której zdjęcie się zachowało w odróżnieniu od tak, tam jeszcze, ja myślę, że nie mamy tego zdjęcia nie, z tej foto ostrowieckiej, ale tylko tą, która była w Sandomierzu. Parku, są w tym ostrowcu. Jak to się będzie? Ja to się będzie. Ja to się będzie. Ja to się będzie. Ja to się będzie.